Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Królicza Strefa. No dzisiaj porządki, jeszcze raz porządki. Na pewno tym młodym oraz tym trzeba wysprzątać klatki dogłębnie, umyć karmidła, umyć poidła, także troszeczkę roboty jest. No podejrzewam, że dzisiaj się na pewno nie wyrobię ze wszystkim, ponieważ mamy już godzinę 15. Także ja zapraszam Was do oglądania i zaczynamy sprzątanie. No i dobra, wyciągamy sobie tą młodzież. Ja już dwa króliczki sobie przeniosłem, ale stwierdziłem, że nie będę ich pojedynczo nosił. Mam tutaj już koszyk naszykowany, także wkładamy do koszyka i idziemy z nimi do tymczasowego oczka. No i mamy tutaj całą szóstkę, także wyrzucamy obornik. Klatka oczywiście będzie dezynfekowana i przy okazji sprawdzimy sobie, ile tutaj w tym miocie jest samiczek, a ile samczyków. No i oczywiście w uszkach im to zaznaczymy markerem. Także zabieramy się za pracę, bo roboty dużo, a czasu jak na lekarstwo. No i dobra, moi drodzy, mamy to. Młodzież ma wysprzątane, również sprawdziłem sobie płeć. Zaczynałem od tych i byłem zniesmaczony, ponieważ tutaj na 6 królików 5 królików jest samcami, tylko jedna biedna samiczka. No ale tutaj jest sytuacja zupełnie odwrotna i na 5 króliczków jest jeden samiec i 4 samiczki. Także mimo wszystko się to wyrównało i jest ok. Tak to wygląda. Zaraz króliczkom będę rozrabiał sobie witaminki. Karmidła już są uzupełnione. Zejdź no gościu, pokaż tutaj widzom, jak to wygląda. Siano również. O proszę, jeden sobie tam urzęduje. Także tą klatkę zamykamy. Myślałem, że zrobię dzisiaj coś więcej. Chciałem poczyścić poidło, ale no nie ma szans, nie wyrobię się czasowo. Rozrobię króliczkom witaminy i zerkniemy sobie do samiczki wiedeńskiej szarej i to chyba na dzisiaj będzie wszystko. Kolejne prace trzeba będzie zrobić jeszcze w tym tygodniu, bo przynajmniej 3 królikom, tym wiedeńskim, niebieskim, młodym, muszę również wyrzucić obornik. Dobra, zamykamy. Jeszcze przypomnimy, króliczki są z 17 września. Te są dzień starsze, bo są z 16. Także tak to wygląda. Ja rozrabiam witaminki i wrzucam tutaj, albo właściwie wlewam króliczkom. No i kolejnym krokiem na pewno będzie czyszczenie poideł, bo już są dość mocno ubrudzone. Dobra. No i dobra, młodzież witaminy do wody dostała. Aktualnie znajdujemy się już u samiczki wiedeńskiej szarej. Tutaj z lewej strony mamy gniazdo. Jak widzicie, musiałem się już wspomóc lampą, ponieważ już jest naprawdę dosyć ciemno na dworze. Także sprawdzamy sobie, co tam słychać u tych małych klusek. W ostatnim filmie było ich 7. Mam nadzieję, że tutaj się nic nie zmieniło. O, zobaczcie, króliczki już nawet patrzą na oczka. Zaraz tutaj zrobimy jakieś zbliżenie lepsze. O, tak to wygląda. Ładne kluchy. I tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że chyba są tutaj wszystkie. Nie chciałbym ich wyciągać. Zobaczymy i no sobie tak, o, pierwszy, proszę zobaczyć. Chodź na tu gościu. O, bardzo ładne sztuki już. I co, jest was tam 7, czy was tam nie ma 7? Przeliczymy. Raz, dwa, trzy. O, może teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Aha, 7. Chyba jest 7. Nie będę ich wyciągał. Jeszcze wam może zrobię jakieś zbliżenie na nie. O, tak wyglądają. Ładne szaraczki. O, tam również. Także powinna tu być 7. Raczej jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chyba 7. Dobra, przykryjemy sierścią. Damy im spokój.
mamusi trzeba dosypać do karmidła mieszanki. Także jest w porządku, jak najbardziej ok, ok. Sianko dostała już. Wodę ma, rzucę jej trochę świeżej słomy. No tutaj też no czekam, jak maluchy wyjdą z gniazda. Zaraz samiczka będzie miała robiony porządek. Zerknijmy sobie jeszcze na datę wykotu. 17 listopada. Dzisiaj mamy 29, więc króliczki mają no niespełna 2 tygodnie, 12 dni. Dobra, moi drodzy, ja się biorę za uzupełnianie karmideł już wszystkim króliczkom. Ja już dzisiaj nic nie nagrywam, także żegnam się z wami. No, chciałem zrobić dużo więcej, no, ale niestety się nie dało. Sami widzicie, jak już na dworze się robi. Jest już szaro, także pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia w kolejnym filmie, który na pewno pojawi się w tym tygodniu.